Dzień dobry, starszy kapitan Krzysztof Szczur, naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. W miejscowości Strachomino, gmina Będzino, doszło do pożaru turbiny wiatrowej. Na miejscu prowadzone są działania zabezpieczające. Teren został wygrodzony w obrębie 300 metrów od turbiny ze względu bezpieczeństwa. Nie ma możliwości gaszenia, w związku z tym strażacy będą zabezpieczali do czasu wypalenia się materiałów palnych. W działaniach bierze udział dwa zastępy OSP Dobrzyca i dwa zastępy PSP Koszalin, w tym grupa operacyjna.